Siema! Witajcie na naszym kanale. Kolejny odcinek z serii remontu starej łódki wędkarskiej. Tym razem zabraliśmy się za wycinanie sklejki na pokładzie słonecznym. A jak nam poszło? Oglądajcie do końca. Na początek przygotowanie do pracy, czyli rozładowanie niezbędnych narzędzi oraz materiałów. Początkowo naszą koncepcją było zrobienie szablonu z kartonu poprzez wyłożenie go na powierzchni, gdzie miała znajdować się sklejka. Po tym, jak udało nam się zrobić szablon, odrysowaliśmy go na sklejce. Przyszedł czas na wycinanie i w tym momencie popełniliśmy chyba największy błąd, jaki się dało. Kompletnie nie wzięliśmy pod uwagę tego, że bardzo ważną rzeczą podczas wymiarowania sklejki jest trzymanie kątu względem stelaża. Stąd nasze cięcie okazało się totalną klapą. Po chwili obaj uznaliśmy, że dalsza praca nie ma sensu i że wrócimy tu z nowym planem działania. Dzisiaj zmiana strategii. Udało się według naszych obecnych przewidzeń na tyle dobrze teraz rozplanować cięcie materiału, żeby ten materiał nam się, żeby nam go wystarczyło na całą powierzchnię płaską u góry. Więc zmieniliśmy strategię. Pierwszą sklejkę docinamy w ten sposób, czyli pilnujemy tej linii, później następną zgodnie z tym profilem, kolejną sklejkę na boki zgodnie z tym profilem. Tutaj mamy jedno siedzisko, drugie siedzisko. I to wszystko rozrysowaliśmy sobie na takie bezpieczne prostokąty, żeby sprawdzić materiał. I najpierw zaplanowaliśmy sobie na karteczce dokładnie, jakie potrzebujemy wymiary maksymalne, tak żeby po najdłuższym boku być pewnym, że nam to wchodzi na sklejkę, do łódki. Więc zapisaliśmy sobie, jakie płyty, a później odrysowaliśmy je na tych arkuszach. Padał przed chwilą deszcz, więc trochę nam to zmyło, ale jak widzicie, każde płyty są podpisane. Jak coś jest śmieciem, to powinno mieć X-a, za chwilę go postawię, żeby wiedzieć, że to ma nie brać udziału. Co dalej? Teraz tniemy to wyrzynarką, później przykładamy te arkusze powycinane do naszej łódki. Znowu skupiamy się na tym, żeby stworzyć tą krzywiznę, więc zrobimy łuk. I jak już będziemy mieli wyprofilowane tą część, czyli łuki, to będziemy je wsadzać na płasko, rozłożymy tą podłogę. I na dzisiaj myślę, że to będzie wszystko. Chciałbym, żebyśmy się w 3 godziny z tym wyrobili. Trzymajcie kciuki. Kamieniem milowym w wycinaniu materiału okazało się narzędzie, które wymyślił mój tata. Wałek malarski połączony taśmą z ołówkiem. Dzięki temu mogliśmy idealnie odwzorować krzywiznę łódki na sklejce. Następnym krokiem było wycięcie największej bakisty. Dobra, poszliśmy do przodu z robotą. Mamy wyciętą już klapę. Zobaczcie, jak tutaj są precyzyjne wyliczenia. Musieliśmy takie eski, zetki różne zrobić. Paweł wpadł na genialny pomysł, żeby nie odrysowywać tego od kartonu, tylko z drugiej strony, wkładając rękę albo wchodząc pod sklejkę, rysuje, jakie szerokości są te nasze profile i mniej więcej na środku tych profili wykonujemy cięcie. Także to będzie klapa od naszej bakisty, jedna. Teraz, mając już ten profil stworzony,
będziemy teraz odrysowywać tą część. Tu jest znowu będzie tak, tak, tak. I z tamtej strony zrobimy to samo. Nasze małe mózgi to jest duży sukces, myślę. To jest ładne, to pokaż. To jest ładne, ładnie zrobione. To wszystko jeszcze połączymy żywicą. Damy tutaj siatki, siatki, siatki. Całość zażywicujemy, tak żeby woda tu nie wchodziła. No i ten trójkąt już myślę, że można ten nasz 65 LPS-ów potwora montować. No i niedługo będzie pływać, no kurde. Jesteśmy bliziutko, znaczy bliziutko. Bliżej niż wczoraj. Codziennie do przodu. Zaraz kończymy tu. Może jeszcze zdążymy zrobić ściany tutaj w kwadracie. Jak powiedzieli, tak zrobili. Etap wycinania sklejki mamy za sobą. Tak prezentuje się nasza łódź. Jeszcze sporo pracy przed nami, ale według nas na ten moment efekt jest bardzo dobry. Dajcie znać w komentarzach, co uważacie.